Nasza historia z Jakubem zaczęła się wspaniale, tak jak w filmach romantycznych, gdzie los daje znak, że to jest ten jedyny moment. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byliśmy młodzi, pełni energii i gotowi wziąć życie w swoje ręce. Nasza miłość była pełna entuzjazmu i nadziei. Spotkaliśmy się na uczelni, przypadkiem, na korytarzu. W tamtym momencie wydawało się to niemalże jak predestynacja. Od samego początku mieliśmy ze sobą niesamowite porozumienie. Ja, ambitna studentka, zawsze skupiona na nauce, natknęłam się na Jakuba, który potrafił rozbawić mnie w najmniej odpowiednich momentach. Jego dowcipy były drażniące, ale zawsze wywoływały u mnie uśmiech. Nasza wspólna pasja do muzyki, podróże i nasze długie nocne rozmowy sprawiły, że czuliśmy się, jakbyśmy znali się od wieków. Byliśmy sobie bliscy, jak nikt inny. Po kilku latach naszego związku postanowiliśmy wziąć ślub. Nasza ceremonia była przepiękna i wzruszająca, otoczona przyjaciółmi i rodziną. Nie mogłam doczekać się wspólnego życia z Jakubem. Nasze pierwsze lata małżeństwa były pełne miłości i harmonii. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu, podróżowaliśmy, odkrywaliśmy nowe miejsca i marzyliśmy o przyszłości, w której nasza rodzina się powiększy. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym go podejrzewać o zdradę. Zawsze byliśmy dla siebie oparciem i nigdy nie mieliśmy tajemnic przed sobą. Bezwarunkowo wierzyłam w naszą miłość. A jednak teraz wszystko, co wydawało się pewne i bezpieczne, zostało naruszone. To, co wydarzyło się niedawno, zmieniło moje życie na zawsze. Pewnego wieczoru wracałam z pracy, jak zawsze spędzając w myślach czas z moim mężem Jakubem. Byłem pewna, że w naszym małżeństwie wszystko jest w porządku, że jesteśmy szczęśliwi i że nasza miłość jest niezagrożona. Nigdy nie podejrzewałam go o zdradę, co sprawiało, że byłam przekonana o naszej pewnej i stabilnej przyszłości. Gdy wracałam do domu, postanowiłam zrobić skrót przez park, który był naszym ulubionym miejscem spacerów. Było to miejsce, gdzie razem marzyliśmy o naszej przyszłości i planowaliśmy życie razem. Jednak tego dnia coś w powietrzu było inne, a moje intuicje zaczęły się budzić. Gdy zbliżyłam się do naszego ulubionego ławeczki, zobaczyłam coś, czego nigdy nie mogłam się spodziewać. Tam, na tej samej ławeczce, gdzie wiele razy siedzieliśmy razem, stał Jakub. Ale nie był sam. Obok niego stała kobieta, nieznajoma, ale widziałam, jak się całowali. Mój świat runął w tej chwili. Stałam jak sparaliżowana, obserwując to niedorzeczne i niewyobrażalne widowisko. To nie mogło być prawdziwe. To musiała być jakaś koszmar, jakieś nieporozumienie. Ale nie, to była prawda. Moje serce pękało na myśl, że to, co widziałam, było rzeczywistością. Jakub, mój mąż, całował się z inną kobietą. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Gdy zrozumiałam, że nie jestem w stanie patrzeć na to dłużej, odeszłam cicho, niemal bezgłośnie. Wróciłam do domu, wstrząśnięta, przerażona i zraniona. Nie wiedziałam, co mam robić dalej. Nasze życie wydawało się być jednym wielkim kłamstwem, a teraz musiałam zmierzyć się z prawdą, która wydawała się niewyobrażalnie bolesna. Po tamtym wstrząsającym spotkaniu na ławeczce w parku, wiedziałam, że nie mogę od razu konfrontować Jakuba z tym, co widziałam. Byłam zrozpaczona, zraniona i potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć całą sytuację. Dlatego postanowiłam go nie informować o tym, co się stało i zacząć działać ostrożnie. Przez kilka następnych dni śledziłam go, starając się dowiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Było to trudne i bolesne zadanie, ale nie miałam innego wyjścia. Chciałam zrozumieć, co tak naprawdę stało się między nami i dlaczego Jakub postanowił zdradzić nasze małżeństwo. Codziennie śledziłam jego ruchy, czekając na jakiekolwiek podejrzane zachowanie. Jednak przez pierwsze dni nie znalazłam niczego niepokojącego. Jakub zachowywał się jak zawsze, wracał do domu po pracy, rozmawiał ze mną i sprawiał wrażenie, że jest szczęśliwy. Aż pewnego dnia, po kilku dniach obserwacji, zdarzyło się coś, co wstrząsnęło mną jeszcze bardziej. Widziałam, jak Jakub spotyka się z tajemniczą kobietą przed jakimś budynkiem w centrum miasta. Stałem w ukryciu, niezauważona, a serce biło mi jak oszalałe. Kobieta przywitała Jakuba pocałunkiem,
a on wchodził do środka budynku. Postanowiłam poczekać, z nadzieją, że Jakub wkrótce wyjdzie i będę mogła dowiedzieć się więcej. Czekanie było męką, ale wiedziałam, że muszę pozostać cierpliwa. Po długim czasie w końcu Jakub opuścił ten tajemniczy budynek. Wydawał się zmęczony i skonsternowany. To było moje pierwsze podejrzenie, że coś złego się dzieje. Teraz, z odrobiną informacji, musiałam działać ostrożnie i znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Dla dobra naszego małżeństwa i naszej przeszłości, musiałam dowiedzieć się, kim jest ta kobieta i dlaczego Jakub zaczął ją spotykać. To była dopiero pierwsza kropla w oceanie tajemnic, które zaczęły się pojawiać w moim życiu. Decyzja o wejściu do tego tajemniczego budynku była jedną z najtrudniejszych, jakie podjęłam w swoim życiu. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale musiałam dowiedzieć się prawdy o tym, co stało się między Jakubem a tą tajemniczą kobietą. Kiedy zbliżyłam się do drzwi klubu, serce biło mi na złamanie, a dłonie były zimne od stresu. Kiedy weszłam do środka, pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, to napis Klub dla pań lekkich obyczajów. To był szok. Wiedziałam, że nie jestem w miejscu, gdzie chciałabym być, ale musiałam się dowiedzieć prawdy. Gdy zbliżyłam się do jednej z kobiet, które tam pracowały, serce waliło mi jak młotem. Wzruszona, z trudem wypowiedziałam pytanie o Jakuba. Kobieta spojrzała na mnie z lekkim zdziwieniem i powiedziała: Jakub? Och, on tu bywa od wielu lat. To stały bywalec. Jej słowa były jak cios w brzuch. Ledwo zdołałam wydusić z siebie kolejne pytanie, czego tu szuka. Wtedy ta kobieta spojrzała na mnie z wyrazem współczucia i powiedziała: szukał czegoś, czego nie mógł znaleźć w swoim życiu osobistym, myślę. To zdanie było jak strzała prosto w moje serce. Nie mogłam uwierzyć, co właśnie usłyszałam. Kiedy opuściłam ten klub, byłam w szoku. Świat, który znałam, załamał się przed moimi oczami. Jakub, mój mąż, który zawsze był mi bliski, od wielu lat korzystał z usług tego klubu. Czułam, że ziemia odpływa spod moich stóp. Nie wiedziałam, co mam teraz zrobić. Świat, który znałam, runął na zawsze, a ja byłem tylko początkiem drogi, na której musiałam dowiedzieć się prawdy i zrozumieć, co się wydarzyło. Opuszczając ten mroczny i nieprzyjemny klub, słowa jednej z kobiet wciąż brzęczały w moich uszach. Jakub to prawdziwy ołgyr. Te słowa były jak nożem wbitym mi w serce, raniąc mnie głęboko. Nie zareagowałam na te słowa, nie potrafiłam. Byłam przytłoczona tym, co właśnie usłyszałam i trudno było mi zachować zimną krew. Wyszłam z klubu, a łzy popłynęły mi po policzkach. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Czułam się jak w koszmarze, jakbym straciła grunt pod nogami. Jakub, mój mąż, który zawsze wydawał się być troskliwym i oddanym partnerem, okazał się być kimś zupełnie innym. Czułam się zdradzona, oszukana i opuszczona. Zdecydowałam się udać do parku, miejsca, które kiedyś było naszym ulubionym miejscem. Potrzebowałam chwili na wytchnienie i czasu na to, aby się wypłakać. Usiadłam na ławce, a łzy spływały mi po twarzy. Moje serce było rozdarte na strzępy, a myśli wciąż wracały do tych przeklętych słów z klubu. To był moment, w którym moje życie się zawaliło. Nie wiedziałam, co mam teraz robić. Musiałam się z tym zmierzyć, musiałam dowiedzieć się prawdy, ale jednocześnie bałam się, co mogę jeszcze odkryć. Moje uczucie bycia zdradzoną i opuszczoną przez osobę, którą kochałam, było przerażające i przytłaczające. Życie, które znałam, runęło, zostawiając mnie samą ze złamanym sercem i mnóstwem pytań, na które musiałam znaleźć odpowiedzi. Gdy wróciłam do domu po tym strasznym dniu, byłam pełna mieszanych emocji. Wiedziałam, że muszę stawić czoło Jakubowi i rozmówić się z nim na ten temat. Nie mogłam już dłużej żyć w tym mroku nieświadomości. Kiedy znalazłam go w naszym domu, nie mogłam ukryć swojej obecności. Przeszłam przez próg drzwi i stanęłam przed nim, spojrzenia nasze spotkały się w milczeniu. Serce biło mi jak młot, ale musiałam to zrobić. Zaczęłam odważnie: Jakub, musimy porozmawiać o tym, co się stało. O tym miejscu, do którego chodzisz. Jego reakcja była zaskakująca. Zamiast usiłować zrozumieć moje uczucia i wyjaśnić sytuację, spojrzał na mnie z wyrazem złości i frustracji. Powiedział,
To twoja wina, Karolino. To ty nie jesteś w stanie mi dostarczyć tego, czego potrzebuję. Te słowa były jak cios w brzuch. Czułam się winna, opuszczona i bezradna. Próbowałam tłumaczyć, że zawsze byłam gotowa na rozmowę i współpracę, ale on nie chciał słuchać. Zamiast tego obwiniał mnie za swoje postępowanie. Nie mogłam tego znieść. Zamknęłam się w sobie, nie mogąc dłużej słuchać tych oskarżeń. Nie chciałam już rozmawiać z Jakubem. Poszłam do naszej sypialni i zamknęłam drzwi. Przez całą noc przepłakałam w samotności, czując się porzucona i zdradzona. Moje serce było ciężkie, a umysł wypełniony myślami o tym, jak bardzo zmieniło się nasze życie. Byłam sama ze swoim bólem i rozpaczą, nie wiedząc, jak dalej radzić sobie z tą sytuacją. Następnego dnia, z bólem w sercu i ogromnym ciężarem na duszy, postanowiłam podjąć drastyczną decyzję. Wiedziałam, że muszę oddzielić się od Jakuba na jakiś czas, żeby zrozumieć, co z naszym małżeństwem się stało. Zrozumiałam, że muszę go opuścić. W ciszy naszego mieszkania zaczęłam pakować swoje rzeczy. Nie było to trudne, ponieważ Jakub siedział w kącie salonu i patrzył bez wyrazu na telewizor. Wydawało się, że zupełnie go nie obchodzi, że opuszczam nasze mieszkanie, a może nawet nasze życie. Gdy schowałam ostatnią rzecz do walizki, poczułam ból i smutek. Spojrzałam na Jakuba, który nadal nie odrywał wzroku od ekranu telewizora i zrozumiałam, że nasza relacja dobiegła końca. Czując, że muszę odejść, otworzyłam drzwi naszego mieszkania i wyszłam na ulicę. Jakub nawet nie odwrócił się, by na mnie spojrzeć. Ta obojętność była jak szpilka wbijana mi w serce. Ale wiedziałam, że muszę odejść. Wynajęłam pokój w hotelu na kilka dni, potrzebując czasu i przestrzeni, żeby przemyśleć nasze małżeństwo. Byłam zrozpaczona i zraniona, ale wciąż kochałam Jakuba i nie wiedziałam, co zrobić, żeby naprawić to, co się zepsuło. Przez te dni w hotelu przemyślałam naszą relację, naszą historię i moje uczucia. Musiałam znaleźć odpowiedzi i zrozumieć, czy jest jeszcze szansa na odbudowę naszego małżeństwa, czy też muszę iść dalej. Po dniach samotności w hotelu, pełnych refleksji i analizy naszej relacji, doszłam do bolesnego wniosku, że nasze małżeństwo było bez nadziei na odbudowę. Mimo że wciąż kochałam Jakuba, nie mogłam znieść dalszego bólu i zdrady. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale postanowiłam złożyć pozew rozwodowy. Rozpoczęłam nowe życie, bez Jakuba u boku. To była bolesna droga, ale wiedziałam, że muszę zacząć od nowa. Wyszłam z naszego wspólnego mieszkania, pozostawiając za sobą wspomnienia, które były jednocześnie piękne i bolesne. Proces rozwodowy był trudny, ale niezbędny. Ostatecznie rozwiązaliśmy nasze małżeństwo i podzieliliśmy się majątkiem. Było to emocjonalnie wyczerpujące, ale wiedziałam, że to była jedyna droga do przodu. Z czasem zaczęłam budować nowe życie. Skupiłam się na pracy, na swoich pasjach i na odkrywaniu samej siebie na nowo. Było to trudne, ale również wyzwalające. Wreszcie mogłam oddychać, nie martwiąc się o to, co dzieje się w naszym małżeństwie. Historia naszego związku była pełna miłości i bólu. Była to historia o odkrywaniu, że czasem rzeczy nie układają się tak, jakbyśmy chcieli i że musimy podjąć trudne decyzje, żeby znaleźć swoje własne szczęście. Teraz, jako niezależna kobieta, patrzyłam z nadzieją w przyszłość. Była to nowa strona mojego życia, bez Jakuba u boku, ale z pewnością bardziej pewna siebie i silna niż kiedykolwiek wcześniej. Historia naszego małżeństwa skończyła się, ale to była również historia o moim własnym wzroście i odkrywaniu, kim jestem.